Witajcie, ja jestem Jason, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam mój sprzęt. Oczywiście sprzęt komputerowy, żeby nie było. Czyli moje stanowisko, jak to wygląda, jak to wszystko wygląda z strony mojej, a nie Waszej, bo u Was tylko widać ten kat, który teraz ja widzę, a ja widzę ten kat, który teraz Wy widzicie. Taka zamiana ról trochę dzisiaj. Film powstał ze względu na Wasze prośby, było dużo pytań o to, czy pokażę swoje stanowisko. Od razu mówię, że to jest po prostu zwykły pokój z komputerem, takim no nie byle jakim oczywiście, bo to jest sprzęt, na którym ja pracuję, a nie tylko gram. Także nie przedłużając, zapraszam Was do takiego turu po moim pokoju, także oglądajcie dalszą część tego materiału. Okej, także robimy tur po moim pokoju. No, chyba najważniejsze, że tutaj zaczniemy sobie, to jest moje stanowisko. Jak widzicie, jest to ogromna czerwona ściana, w ogóle pokój jest czerwono-szary, to miał być taki kolor, no żeby to nie był biały po prostu, nie? Bo jednak biały ma taki, że się lepiej światło inaczej odbija, lepiej mi idzie w kamerce, nie fajnie wygląda, więc chciałem taki właśnie nie biały, ale też taki jasny kolor, dlatego jest szary pokój, tego zacznijmy. Meble wszystkie są w ogóle pod kolor, by kogoś interesowało, jednolity i tak dalej. I tym podobne. Na stanowisku mamy półeczkę, która dół jest podświetlana LEDami, jest podświetlana, żeby tu fajnie oświetlało mi moje stanowisko. Wystarczy do nauki, do rysowania rysunków technicznych, także nieźle. No, kaktusy, jakieś woda, samochodziki. Nowy nabytek, mój nowy właśnie BMW M8 bodajże, to jest na żółtych światłach, tak jak na Need for Speed, jak gram, to... No, w ogóle dostałem go dzisiaj, jak tankowałem na Shellu, na Shellu EBS. Porsche, który dostałem za dziecka, auto z sentyment, no już kurczę tyle lat tu leży, jeszcze w moim poprzednim mieszkaniu był. Kalendarz z Audi, który jest zupełnie aktualny, klucze jakieś inne drzewko. Dobra, to pewnie nikogo nie interesowało, także przejdziemy teraz do stanowiska. Dwa monitory. Widzimy, są połączone, jest to jeden komputer i dwa monitory. No, to jest tak normalne ustawienia Windowsowskie, że to jest rozszerzenie ekranu bodajże. Monitor 2K, czyli 1440p, 2560, 144 klatki, HDR, no i zakrzywiony. Potem powiecie, o, zakrzywione ekrany to nie jest nic fajnego. No, mi się to podoba, w sumie też kupowałem, to była jeszcze nowość, bo to jest ten monitor ledwo po premierze. Ale powiem szczerze, że mi się bardzo spodobał, też rozdzielczość jest bardzo spoko. Zakrzywienie pozwala, że mogę siedzieć bliżej, jakby widzę tak dookoła wszystko, to jest takie fajne uczucie, to trzeba jednak przy tym być. Tak samo teraz nawet telewizory te zakrzywione i tak samo w kinach też jest tak, że właśnie są zakrzywione ekrany tych nowszych, lepszych takich kinach, to też się fajnie to patrzy, bo ale w kinie to ma inne znaczenie, ale tutaj jest tak, że jak siedzimy blisko, to wszystko widać, to kiedyś może wytłumaczę na jakimś odcinku specjalnym, chociaż może dostanę jakiś samsungowski nowy monitor albo jakiejś innej firmy, nie wiem, też produkuję takie monitory, bo Asus to zrobi odcinek, także ktoś ogląda z Asusa albo z Samsunga, to pisać na priv, to Wam podam mój adres, żeby dostać mi ekran na testy, ewentualnie na zawsze. Drugi ekran, starszy już Asusowski, ogólnie mówię nazwy tak, ale nikt mnie za to nie zapłacił, jest to wszystko, co kupiłem sam z ten sprzęt. Jest to monitor Asusa Full HD już, takich grubych ramkach, ale wystarczają, dwa sobie dobrze radzą. Tego wykorzystuję już do podglądu streama, jakiś Spotify, przeglądarka, tu gry głównie, jakieś. W ogóle do montażu to jest super, jak są takie same ekrany. Ale kanałem jest softbox, który sam sobie robiłem, teraz wait, z tego włączę. O, proszę, procesor, co to ten? Widzimy teraz taki normalny tryb, jak używam do live'ów. Jak potrzebuję mocniejszego światła, jak jest ciemniej, to włączam drugi tryb. Sam sobie to robiłem, jest to moje dzieło. Kosztowało mnie jakieś 50 zł, ten cały softbox. Daje rady, że tak to powiem. Teraz wyłączyłem sobie na kontakt, o kontakt za biurkiem. Tu jest kabel, ogólnie to było po to, żeby ładowarki do telefonu używać i tak dalej, jakiś inny ładowarek. A w końcu softbox, a tym podłączam, a to jest włącznik tych światełek tu na górze. Jadę dalej, kamerka internetowa Logitech, jest to chyba C310. Podejrzewam, że cały opis sprzętu macie w opisie. W sumie nie wiem, czy go tam zostawię, czy nie. Także tu nie da się, bo się nie znam, aczkolwiek nie pamiętam wszystkich tych modeli, a wiem, że to jest jednak skomplikowane. Kamerka, najgorsza robota dla niej, czyli przechwytywanie mojej twarzy. Jadąc dalej, w ogóle monitory są podwieszone, nie wiem, czy już powiedziałem, czy nie. Osiądę teraz na tym, tak to wygląda z mojej perspektywy. O, kamera, widzę, źle łapię kolory. Normalnie to jest tak inaczej trochę to wygląda, no ale kamery tak więcej pokazują, jak są lepiej brud. Są podwieszone, najwyższe na ściany, mogę je regulować je. Pochylenie tak, no. Także jak mi się podoba. Jest to mega wygodne, jak ktoś tak powiedzmy pracuje. Bo czasami jednak robię więcej na tym monitorze, do tego przesuwam na bok trochę i tak dalej. Teraz jestem pod innym kątem, jak widzicie, ponieważ ten jest bardziej tak obrócony, a ten jest po prostu prosto. Wynika to z tego, że jak siedzę, to lepiej mi się patrzy, więc pod kątem, jak jest tak prosto, że patrzę tak. W ogóle jest też ciemniejszy, wyłączona jest to się bez na minimum, ponieważ bardzo ślepi po oczach, są takie dwa ekrany.
A ja nie lubię, jak mi tak świeci. W ogóle ty mogę wam teraz robić reklamę. O, to proszę, na drugim ekranie damy to, cyk. Drugi kanał, Shayson, profesor Shayson, gdzie nagrywam właśnie GTA. Jakieś takie ciekawe rzeczy. Drugi kanał taki podcastowy trochę będzie. Na razie widzicie, nad nim ma baneru, także jest w fazie robienia. No, także... Jadąc dalej, sławki HyperX-a kingstonowskie. Kingston, miałem wcześniej cloudy. W ogóle są brudne, trzeba je umyć w końcu. Bardzo fajnie się sprawują. Dobry dźwięk, wygodne. Te gąbki są teraz dużo większe. W ogóle pałąk to jest mięciutkie. Przed nich to strasznie ścisło po głowie. A w tych to właśnie jest fajne i daje to radę. No. Kartka słynna z live'ów, gdzie się pytacie mnie, skąd mam właśnie, skąd wiem, że auta są z kolekcji. No, cała, wszystkie kolekcje są wypisane. Są zaznaczone te, które mam, chociaż chyba to jest nieaktualne już. Schowek na kable, tu wszystkie kable się chowają, a reszta idzie z monitorów do ściany, że to ładnie wygląda, jest taki ład. Powiem szczerze, stanowisko robiłem już 4 lata i w końcu prawie doszedłem do tego, co chcę. No jeszcze trochę tu jest do rozrobienia, ale już dalej, że jest bliżej końca niż początku. Klawiatura, oczywiście się psuje na czerwono, na różowo, na wszystkie kolory tęczy. Na redach korsarowskich, cherry red. Nie, inaczej, to są po prostu klawiatura korsarza. Na przełącznikach Cherry MX Red Silent podaje, że się nazywają, one są takie ciche. Jak się pisze, to w ogóle nie słychać, bo wcześniej miałem Razerowskie zielone, to były strasznie głośne, klikały i to było nieprzyjemne dla ucha. No, zawkastyskie na ciepłe napoje, żeby nie zrobiło się kółeczko na desce, na biurku, ale to tylko potem. Podkładka pod nadgarstek, podkładka Razera i myszka Razera, wcześniej miałem jeszcze klawiaturę Razera. Słuchawek nie miałem Razerowskich, chyba ktoś chciał wiedzieć. Trochę brudna, że no jest do wymiany podkładka, trochę większą sobie jeszcze kupię oraz myszka będzie nowa, ponieważ ta już ma chyba z 5 lat. No, na 5 lat ta myszka fajnie wygląda. To macie jakieś numery, kody, tam piny, możecie teraz hakować moją myszkę, jakby ktoś chciał, tam wiecie, przez nosa. Mam okej ręce, dlatego tak to jest, spokojnie. Sprawuje się mega dużo sensor, bo już coś nie daje, bo czasami tak dziwnie zakłamuje. Już ma swoje lata, teraz coś bezprzewodowego sobie kupię, może jakiś nowy Razer, jakiś, nie wiem, Corsair albo Logitech, nie wiem. Jadąc dalej, mikrofon, którym nagrywam wszystkie wasze poradniki jest, i rozlajwuję. Jest to ten, co Zielnek go polecał, to jest Boże Novox NC1 bodajże, nie pamiętam dokładnie nazwy i też również zrobiona przez moją robotę popfiltr, który jest kosztował mnie tylko dwie elektrody, opaski i skarpetkę. Tak była nowa, wyciągnięta, także spokojnie. Jadąc dalej, mamy tam jakieś notesiki, długopisy, klucze, opaski zaciskowe, pojemnik, w ogóle do szkoły chodzę na mechanika i czasami się przydadzą takie właśnie rzeczy. Czolsztok, nie wiem, czy ktoś z was zna. Nie wiem, Czolsztok, taki wytwór, nie wiem, jak się nazywa po polsku. Na Śląsku się tego do Czolsztok, także no. Nie wiem, czy po polsku tak samo się tym przedkiem nie mówi, ale dobra, nie jestem pewien. Dobra, no dalej. To co widzicie najwięcej razy, czyli mój fotel. Nie jest to żaden gamingowy, jest to po prostu najwzyklejszy Markus IKEA, ale skórzany. Czy żałuję? Nie wiem, no trochę się tak dziwnie zrobiło, ale jak siedzę, to jest okej. Okay. Ja nim się tutaj sporo, już mam chyba ponad rok ten krzesło i w sumie jest super, bo poprzednie wytrzymało 5 lat i już się zniszczyło, ale było z gorszej jakościowo skóry. Jakby się ten zepsuje, pojadę po drugiego po prostu. Może materiałowy teraz też jeszcze, nie wiem. Ale jest mega wygodne, kurczę, za 500 zł najlepsze krzesło. Miałem też życzenia z innymi takimi właśnie gamingowymi krzesłami i powiem szczerze, że za tą cenę to jest porażka. Ja za cenę gamingowego mam dwa takie Markusy, także nie jest to reklama, ale ja bym też polecał ten, bo czytałem recenzję, między innymi Ziemniaka, ta jego seria była słynna. Z tymi fotelami też kupiłem Markusa, wiem, że go używa dużo innych youtuberów. No jest on bardzo wygodny oraz ergonomiczny. Także jadąc dalej, mamy tutaj moją jednostkę roboczą, czyli mój komputer. Najprostszej obudowie, jaka jest, bez LEDów, bez żadnych tam bajerów. To jest jakaś tam, nie wiem, budowa fraktala bodajże. Teraz wiem, że jest jakaś nowsza, już w ogóle z szybą i tak dalej, ale bez LEDów na szczęście. Mam tylko taką niebieską lampkę i tam w obudowie coś widać od góry, jak się świeci, no ale to już nie wszystko. Czym w ogóle jestem strasznie antyledowski. Ewentualnie na jakie LEDy mogę mieć, to takie białe, żeby podświetlenie, ale nie jakieś kolory tęczy. To już dla mnie jest przerost, na mnie to po prostu tego nie lubię. Nie podoba mi się to, no ale życie. Szczoteczka jest spokojnie do mycia małych elementów, nie do zębów, nie myję zębów przy komputerze. W ogóle szafka, tutaj mam takie różne pierdoły typu sobie tu mamy pada, światełko do LEDów, bo mam takie LEDy, jakby ktoś nie wiedział, ktoś jest nowy na kanale, to czasami na moich live'ach da się zobaczyć akcesoria LEDami. Niestety
czy jest kolor biały albo niebieski, ponieważ te kolory nie migoczą podczas pracy kamerki, chodzi o jakieś herce, nie wiem, chodzi dokładnie, nie jestem elektrykiem. Jakieś inne właśnie rzeczy typu, nie wiem, jakieś dyski twarde, pędzle do mycia, klawiatury oraz komponentów oraz inne rzeczy. To są jakieś inne pierdoły do szkoły, kamery na przykład, tu są jakieś GoPro, jakieś aparaty. Tu mamy, nie wiem, kable wszystkiego rodzaju, typu jakieś cincze, jakieś jacki, USB-ki, noże, kable internetowe, wentylator Bicoyet, ta maska przeciw właśnie ten pyłowa, kabel HDMI, okulary z IMAXa 3D, LEDy jakieś ty, o, zostało mi kawałek LEDów z softboxa oraz chyba zabudowy, bo w budowie mam jakieś tam LEDy też w środku, żeby to jakoś wyglądało sensownie. Podstawka pod komputer, żeby nie ciągnął tyle kurzu, ponieważ mieszkam na Śląsku, jak ktoś nie wie. Właśnie czasami jest tak, że kurzy teraz jest sezon grzewczy, to jest problem z tym, że po prostu komputer nie chłonął pełno pyłu do siebie, się nie niszczyły te w środku te komponenty, czy mnie szybciej nie zużywały, ponieważ wiecie, kurz, pyłek i te kłożyska w wentylatorkach, nie wiadomo jak to działa, ja sobie nie jestem znawcą, także tylko mówię, zrobiłem sobie takie coś, po prostu zamontowałem i sprawdza się jak najbardziej to. Nie jest to potrzebne, ale jest, no okej. No także tak wygląda stanowisko całe, to było na tyle, gdzie stanowisko, to jeszcze mamy kosz. Ładują się baterie do pada. W drugiej stronie mamy tylko, nie wiem, jest grzejnik, okno takie słynne, które zazwyczaj jak jest lato, to mi świeci przez te dziurki, co mamy. I taki niefajny jest ten efekt. No ale no tu jest kwiatki jakieś tam mam swoje i tak dalej. Także tak to wygląda z tej strony. Jadąc dalej na prawo, to są drzwi wejściowe, jak to sobie nazwie. Jadąc dalej mamy tu różnego rodzaju kartony, pudełka po jakimś sprzęcie, który dostałem. Leży on tutaj, ponieważ nie, tak gadałem, reszta sprzętu jest w kartonie i na strychu, czy też nad garażem. Nie pamiętam, gdzie to położyłem. Mamy tu między innymi klawiatury Corsarze, jest to K68, jak widzicie. O, RGB niestety, nie było nic lepszego. Na redach, przełącznikach jest tutaj też Razerowska klawiatura. Blackwell Ultimate, który używałem wcześniej, tu jeszcze jest, tylko że ona jest strasznie głośna. Ale może drugiego PC, tak jak sobie kiedyś kupię, to sobie ją właśnie dam i na razie leży, czeka na lepsze jutro. Pudełko ze słuchawek, słuchawki też niedawno kupiłem, mega są słuchawki, jakby ktoś szukał dobrych słuchawek, co prawda są drogie, ale mega. Ale mam certyfikat Discorda i TeamSpeaka, no, jakby ktoś chciał Discorda, to zapraszam, link w opisie macie, mój kanał Discordowy jest ponad 400. Myślę, że będzie tylko więcej. No inne cloudy, jakieś tam gigabyte, co mają z ogóle pierwszego komputera, płyta jeszcze. Tam jest pełno jakichś dokumentów i tak dalej. Jakieś tam z 18, jakieś takie właśnie naboje. Książki do szkoły, tu mamy o PKM i tak dalej. Słowniki, książki z prawojazdów i tak dalej. Krzyż z bierzmowania, który dostałem już, kurczę, 4 lata temu, 3 lata temu na bierzmowaniu. Na razie tu wisi, takie ma spoko miejsce, bo nie mam ogólnie gwoździ w domu, bo jeszcze inaczej. Nie mam gwoździ w pokoju wolnych, mam w domu gwoździe, żeby nie było. Jadąc dalej, pudełka z jakimiś śmieciami, jakieś gazety, jakieś inne takie rzeczy, które są niepotrzebne. To są blaszki, to mam sentyment, ponieważ w szkole robiliśmy w pierwszej klasie takie coś, to są blaszki na, kurczę, z obróbki metali, podajże się jak nazywało. Niestety jest uszkodzona, ponieważ nam się uszkodzi, żebyśmy nikomu jej nie odprzydali. Mają takie znaczki, no ale takie coś się robi w szkole na mechaniku w pierwszej klasie. Tu mam pierwszy, się nie udało. Tak wyglądało na początku. Oczywiście to był taki kawałek blachy, prostokąt. Oszlifowany, fajnie, żery są trochę, no ale co, my sobie śruby jeszcze robili. Petarda tu leży. Inne kartony. Jakieś tam kartoniki. Gry stare, co jeszcze pływałem. W sensie akurat Battlefield mam całą kolekcję, ponieważ chcę mieć pudełka, ale to są gry, które jakieś pływałem w pudełkach. Leżą na razie. Teraz nie możemy palić plastikami, także jest ciężko. Czekałem na lepsze jutro, w sumie teraz wszystko jest już z internetu, się pobiera ze Steama, czy z Origina, czy jakichś tam Uplay, czy Epików. Statyw, mikrofon, statyw na kamerę, bo nagrywałem wstęp teraz do odcinka. Ogromne zdjęcie Mustanga mojego, który w garażu stoi, to jest właśnie ta jego analiza spalin leżała, bo sprawdzałem, czy wszystko jest ok z katalizatorem. Drukarka, która nie działa niestety, haj z YouTube'a. Jestem się pytać, ile zarobiłem z YouTube'a, no to wczoraj byłem w banku, bo dzisiaj jak nagrywam jest sobota. No jest tego dużo, no. Czasami nie starcza drugiego, no ale tu już jest problem. Woda, chusteczki, jak jedna na rower, teraz fajny sezon rowerowy, bo inaczej jest fajnie, bo jest chłodno. Z tym idzie, jest czasami katar, no i trzeba wytrzeć, jak to powiem. Nie, że na rowerze, teraz mam akurat ferie, jak to nagrywam. No jakieś czytam do szkoły, jakieś rysunki techniczne i tak dalej, opracowania lektur, czapka słynna z Live'a z Eurotracka, z logiem Polski.
Trzeba być patriotą, jak wiemy. Biorąc dalej całe serce, jak to powiedzmy, mojej działalności na YouTubie, czyli router. Jest to, mam tu łącze gigabitowe, czyli 1000x1000, symetryczne. No, starcza, nie? Ogólnie chcę to przenieść w ogóle do innego pokoju, do piwnicy prawdopodobnie, do pójdzie na router, ponieważ jest to główny router na cały dom. Kiedyś tu był centrum całe, ponieważ podczas budowy domu, no, nie było lepszego miejsca tak naprawdę, a teraz to może iść gdzieś indziej, bo to tylko przeszkadza, jest pełno kabli za nim, patrzcie, jest tyle kabli. Znaczy są tylko trzy, nie? Ale tam za jeszcze jakiś switch i tak dalej, jest rozdzielacz. Także myślę, że to zniknie w najbliższym czasie, jest na to projekt już. Szafka z jakimiś rzeczami do szkoły, czy tam butami i tak dalej. Inne kartony z kablami, z jakimiś częściami starymi z komputera, leży na razie tam, czeka na lepsze jutro. Dwa stoliki, to jest słynny stolik z unboxingów. A to jest słynny stolik, który ludzie, którzy oglądają pierwszy odcinek mojego stanowiska, to chyba było 5 lat temu nagrywane, zacząłem nagrywać na YouTube'a, to właśnie miałem taki stolik, tego nie miałem, potem byłem w IKEA i kupiłem sobie taki, a ten tu stoi, w sumie fajnie wygląda z tym kwiatkiem, to w ogóle podlewaczkę, podlewałem się kwiatki, żeby nie było na odcinku, no fajny kwiatek, tło na live'a jest jak sam raz, chociaż bardziej tłem jest moje łóżko, no ale do tego za chwilę przejdziemy. I tak, nie mam Xboxa, to jest akładowarka do roweru, mam elektryczny rower od jakiegoś czasu i że jest zimno na dworze, to nie ładuję go na dworze, tylko do domu biorę baterię i ładuję i tu zawsze kładę ten i cyk się ładuje. Teraz jak widzicie, no nie ma tutaj baterii, może potem pokażę jak to wygląda, bo w innym odcinku w ogóle. Tu jest właśnie specjalny taki plecak, on się fajnie odbija światło od niego, jak się go poświeci. W nim są polary, jakieś czapki, rękawiczki oraz pompki, dętki, klucze do rowera, jakby coś się zepsuło, jakaś awaria na drodze, to nie wracam z rowerem pod pachą, tylko naprawiam go na miejscu. Tylko, że to nie jest jakoś specjalnie trudne. Także tak wygląda ta część. No i łóżko, które pewnie każdy z was zna, tutaj śpię, dzieje się w ogóle dużo ciekawych rzeczy. No i to było na tyle, jeżeli chodzi o moje stanowisko. No, tak wygląda ten pokój. Szału to nie robi, to po prostu ma być wygodne, ma być funkcjonalne. Tym bardziej, że jakoś tam nie wiąże przyszłości właśnie z gamingiem. Prawdopodobnie za 10 lat ten stanowisko będzie wyglądało tak samo, mam inne monitory, inne komputery. Jeszcze mam plan kupić coś PlayStation 5, jak wyjdzie, ale to zobaczę potem. Zobaczymy, jak to potem będzie. No będę go rozwijał, na pewno ulewam z gaz. Trzeba nacisnąć jakoś coś klawisz. O, właśnie wyłączyły monitory, bo jest tak zrobione, żeby się wyłączały, szkoda prądu. Trzeba być ekologicznym człowiekiem. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Ja może też nagram za jakiś czas kolejny taki odcinek, przynajmniej raz w roku. Ponieważ tu się co chwilę coś zmienia, to klawiatura jest to codziennie inna, praktycznie, no może nie. Te monitory się zmienią, może nowy mikrofon zainwestuję, chociaż najpierw inwestycja byłaby w mikrofon, ponieważ to od niego zależy właśnie cały mój content. On wystarcza, tylko że chciałbym coś jednak lepsze, jakieś lepsze audio, bo to jednak jest najważniejsze moim zdaniem. O ile inwestycja w obraz jest nieopłacalna, to tyle w audio jak najbardziej. Myślę o jakichś właśnie XLR-a, bo jakichś profesjonalnych, nie wiem, Blue Yeti, Rode, czy coś takiego. Także jak nazbieramy na konsolę, to potem zainwestujemy w jakiś lepszy mikrofon, żeby ten miał większy sens, te moje materiały. Też mam zamiar uruchomić właśnie kanał podcastowy, ten profesor Siejson. Także tu na i macie pewnie linka do kanału, także wbijajcie. Subskrybujcie, tam chcemy być 1000 subów do końca, myślę, tego roku, nawet do wakacji. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i to mam tyle, że chodzi o ten odcinek. Trochę nam wyszło, 20 minut ponad. Ale no, to jest taki odcinek dla społeczności. Proszę nie pisać go pod komentarzach, bo to będę usuwał od razu, bo banował za żadnego humoru. Także co? Jak wam się podobało, to łapeczka w górę, jak nie, to łapeczka w dół. Komentarze, odpowiem na wszystkie pytania. Oczywiście te mądrzejsze, jak będzie coś mniej sensownego, to nie odpowiem. Ewentualnie poczytajcie inne komentarze, bo czasami z tym jest różnie. Także dzięki za oglądanie, zobaczenia w kolejnym odcinku, innych materiałach. Na razie, cześć, siemaneczko. Pa, pa.